Witajcie drodzy poligamiści, to ja, Konrad Hildebrand. Pół mojej twarzy skrywanych jest w cieniu, ale twarz Łukasza Cichego za mną jest jak najbardziej promienna. Okej, nie wiem jak mam wyjść z tego cienia, ale będę tak mrocznie mówił w takim razie. Tak. Okej, więc. Witajcie! Jest 6 czerwca 2012 roku. Jest środa. Formalnie drugi, ale tak naprawdę trzeci, a tak naprawdę, naprawdę dziesiąty dzień targów E3 2012 w Los Angeles. Dużej imprezy branżowej, na pewno chyba największej w amerykańskiej branży. Jednej z najważniejszych, najbardziej prestiżowych, ale jeżeli chodzi o takie bycie świętem graczy, to E3 jest imprezą branżową. Świętem graczy to jest Gamescom, gdzie branża branżą, ale gracz może przyjść zwyczajny i się po prostu pobawić. Pograć, sprawdzić te gry. Więc E3 to jest taką wielką tubą. I w ramach tej tuby, jak wiecie, co roku wydawcy przeciągają dźwignię i zalewają pola pszenicy falą zwiastunów. I stwierdziliśmy po doświadczeniach zeszłorocznym Gamescomem, gdy już trochę próbowaliśmy w ten sposób robić, że w tym roku zrobimy to trochę inaczej. W sensie, oczywiście zwiastun zwiastunami, lubimy oglądać zwiastuny i tak dalej, ale wszystkie takie drobne zwiastuny i drobne newsy umieścimy w naszej relacji z dnia, dniu na żywo. Tam umieszczamy drobne rzeczy, śmieszne obrazy, śmieszne gify. Cała redakcja na tym pracuje, każdy rzuca jakąś drobną notkę. Wy możecie to komentować i nie wiem, czy to jest najlepsza rzecz na świecie. Ale jest czymś innego, chcieliśmy coś innego spróbować. Próbowaliśmy to na Gamescomie, teraz mamy troszkę lepsze narzędzia. Jeszcze nie idealne, ale spróbowaliśmy. Dajcie znać, czy wam się to podoba. A na głównej stronie, tak jak zwykle, tak czy siak umieszczamy takie najważniejsze tematy. Po prostu tematy dnia. Jak na przykład nowy silnik graficzny od Square Enix. Albo na przykład nowa polska gra od Reality Pump, czyli gości od Two Worlds. Dwa, którzy robili RPG. Były jakie były, ale były. A teraz robią horror o wampirach. Okej, okay, brzmi interesująco, nowa polska gra. Będzie też nowy Dead Island, także od polskiego Techlandu. Poza tym publikujemy różne wrażenia Tomka Kutery z gier, jakie widział na targach, bo widział różne gry, na przykład z Alien Colonies Marines, albo z Deadlight, albo z Call of Duty Black Ops, albo z Darksiders. I oglądaliśmy też z Maciem Kowalikiem 25 minut z Beyond Between... Nie, Beyond Two Souls. Mówimy wszyscy już tak, czy jak mówią, to tylko Beyond. Czyli nowej gry od twórców Heavy Rain. Jest to prezentacja nagrana przez ramię, trzęsącą się ręką z telewizora na stoisku Sony. W tle leci jakaś dziwna muzyka. Ale coś niezłość można już obejrzeć i zobaczyć o tej grze, więc... Cóż, ja czekam. W sensie jestem zainteresowany, co będzie z tego Heavy Rain. No i też, nie mogłem wczoraj nagrać dniówki, w sensie próbowałem. Ale mój laptop tym razem odmówił posłuszeństwa, jeśli chodzi o obsługę kamerki internetowej, bo nasza duża kamera pojechała razem z Tomkiem na E3 i Tomek robi nam zdjęcia. I co? I urwał mi się wątek. Tak, i nie mogłem wam wczoraj powiedzieć, jak strasznie jestem podjarany grą Watch Dogs. Bo jestem podjarany tą grą. Wiecie, jaki jestem. Jeżeli gra ma budżet większy niż $100, to nią gardzę. Ale Watch Dogs, którego budżet to pewnie 100 milionów dolarów i 10 różnych oddziałów Ubisoftu pracujących na każdym kontynencie, choć kontynentów jest chyba mniej niż 10, to i tam tabun ludzi pracuje nad tą grą, ale się strasznie nią jaram. Dlaczego? Dlatego, że przedstawia wizję tak zwanej niedalekiej przyszłości, która naszym zdaniem wcale nie jest taka niedaleka. I to, co jest pokazane na zwiastunie, zresztą na rozgrywce był pokazany w poniedziałek na prezentacji Ubisoftu w Watch Dogsach, to jest coś, co de facto może się dziać już dzisiaj. Ale o tym przeczytacie dokładnie w weekend, bo chcemy wam przybliżyć nie tyle samą grę, bo to pewnie swoją drogą Tomek ją obejrzy, mam nadzieję, jakoś bliżej, ale technologię, o której ta gra opowiada. Jest to niebezpieczna technologia, jest to technologia, która może nam się jeszcze odbić czkawką, dlatego cieszę się, że jest taka gra, która w jakiś sposób o niej opowiada. Co prawda opowiada to na zasadach przygody wesołego hakera, ale powiedzmy sobie szczerze, widzieliśmy dopiero 10 minut tej gry, więc zupełnie nie wiemy, na co będą położone akcenty w niej. Więc to wszystko dzisiaj. Watch Dogsy są fajne, w sensie fajnie się zapowiadają. Kilka innych rzeczy też jest fajne. I grałem też chwilę, znalazłem po prostu chwilę w tym całym targowym natłoku, żeby odpalić nowego czempiona League of Legends, Drivena. Ale spoko. W sensie to nie ma jak klasa postaci, ale spoko. Spoko.
No spoko. Więc do zobaczenia jutro. Do zobaczenia pojutrze. Już z każdym dniem newsów takich stricte targowych będzie coraz mniej, ale będziemy prezentować różne podsumowania, zestawienia i tak dalej. Mam nadzieję, że będzie to czytać. I do zobaczenia w jutro albo pojutrze. Nie wiem, czy jutro będę nagrywał, pewnie Paweł jutro nagra. I no cóż, niedługo też zaczyna piłka nożna. The game. Więc wszystkiego najlepszego z tej okazji. Tam w tle, o! Nie widzicie, że pokazuję palcem. O, poczekajcie, może tak wam pokażę. A, poczekaj, tu jest kamera. Dobra, to... O, jest... No nie mogę, poczekać. Gdzie jest jakiś... O, jest długopis. Okej. Więc, jaki jest koniuszek mojego długopisu? O, długopisie. O. No. O, tutaj, jak jest koniuszek mojego długopisu, to co widzicie w tle, to jest flaga, znaczy raczej bandera, ale flaga, którą kupiła mi moja narzeczona. W sensie ja nie mam samochodu, to jest jej samochód. Właściwie to jest samochód po moim dziadku, ale ona nim jeździ. Nieważne. W każdym razie to jest bandera polska. Teoretycznie powinna być flagą, więc mam swoją własną strefę kibice na biurku. Więc do zobaczenia jutro, do pojutrze. W każdym razie do zobaczenia na Poligami i w innych miejscach.